Tarnów ma nowego króla kurkowego. W ubiegłą sobotę pod pomnikiem króla Łokietka zintronizowano nowego przedstawiciela bractwa. Został nim Jerzy Gajdosz i jak co roku nowy król i nowe plany. Przede wszystkim chcielibyśmy zamieszkać w siedzibie naszej, w tak zwanym domku ogrodnika w Parku Strzeleckim. Chcemy go zakończyć remont i tam urządzić swoją siedzibę już na stałe. To po pierwsze, po drugie to, za co ogłosiłem, chcemy pomóc uruchomienia również takiego bractwa w Nowym Sączu. Jako że bractwo jest to miasto królewskie również i kiedyś posiadało bractwa strzeleckie, no na dzień dzisiejszy nie bardzo to im wychodzi, chcemy pomóc po prostu. Następną rzeczą chcemy również uruchomić takie strzelanie o tytuł młodzieżowego króla kurkowego w naszej podległej szkole, którąśmy ufundowali im sztandar. Szkoła nosi imieniem bractwa kurkowego. I chcemy tam, żeby młodzież zaczęła kultywować również tradycje brackie. I co pozwoli na podniesienie kultury, honoru uczniów i myślę, że będzie pozytywnie wpływało na rozwój morale w szkole. Wybieranie króla kurkowego to ważna chwila dla całego bractwa. Ceremonia podniosła, uświęcona już tradycją, nie tylko nowożytną, ale i we wcześniejszych wiekach. Największa uroczystość bracka to jest intronizacja króla kurkowego. Jak twierdzą mieszkańcy i sam prezydent, w Tarnowie bractwo kurkowe jest bardzo ważne z wielu aspektów. Myślę, że to jest duża tradycja, jest to takie budowanie tożsamości miasta Tarnowian. No, wynik tego, że my z historią jesteśmy niezwykle zaprzyjaźnieni. Pierwsze miasto niepodległe, miasto, które pierwsze wybiło się na niepodległość, takie przedsięwzięcie, takie organizacje, właśnie takie uroczystości powinno celebrować. Cieszę się, że ma taką dużą oprawę i tylu zacnych gości. Nie tylko w Tarnowie, ale i w Polsce kultywowanie tradycji bractw kurkowych i same zgrupowania są istotne. W tej chwili bractw kurkowych w Polsce jest 117. To jest około 5,5 tysiąca ludzi, którzy walczą o polską tożsamość, o patriotyzm, o tradycję, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni, bo tendencja jest zbliżona. Wiele miast i miasteczek w tej chwili, a najwięcej Wielkopolska i Pomorze, także chce reaktywacji. Dzisiaj bardzo się cieszę, że król tarnowski, nowosądeczanin, zdeklarował, że będzie działał na rzecz rozszerzenia jak gdyby okręgu małopolskiego i krakowskiego, tarnowskiego bractwa w Nowym Sączu, które bardzo się cieszymy. W najbliższym czasie powstanie i jak gdyby poszerzy nasze południowe tradycje, dlatego że na południu jesteśmy bardzo liczebnymi bractwami, ale są tylko dwa. Cieszę się, że będą następne trzy i tak dalej, bo przy wielkopolskich i innych, których jest 78 i na Pomorzu jest także ponad 30 bractw, to niestety przy jakichś lokalnych spotkaniach zarządu zjednoczenia i tak dalej, głos wprawdzie nasz liczy się, ale nie jest tak skuteczny, bo niestety parlamentarzystów swoich zjednoczeniowych mamy za mało. Wicewojewoda Małopolski Andrzej Harędźlak razem z wicemarszałkiem Romanem Ciepierą udekorowali Jerzego Gajdosza Złotym Krzyżem Zasługi. Uroczystość cieszyła się wielkim zainteresowaniem mieszkańców, a później w Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Tarnowie odbyła się bracka biesiada z udziałem gości.